Dzień dobry, dobry wieczór, hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Miwoli i kłaniam się nisko w Kotorze na powierzchni planety Telos, gdzie się bardzo ładnie rozbiliśmy i już nam każą się bić z jakimiś kannokami, więc w sumie może idziemy do ataku, co? Zawsze takie jest doświadczenie. Przy okazji możemy się przyjrzeć stworzeniom, które tutaj żyją. Wygląda trochę dziwnie. Ale to nie jest istotne, zawsze to chyba 200 expa, dobrze widziałem. O, miło. 250. Sonda naszego towarzysza strzela. Fajnie. Dobra, w takim razie pokażmy, co ty masz. Atak zaskoczenia 5. O. I co ty byś chciał mieć? Na pewno nie chcesz mieć zabezpieczeń. Już ja ci to mówię, nie wiem, coś takiego klasycznie i... Aha, no zabezpieczenie niech ci będzie, tym razem ci to przepuszczę. Coś wrzuciliście? Prawdopodobnie nie. Tak myślałem. Jeszcze tutaj tylko przyjdźmy, przytulmy ścianę, żeby sobie mapę odkryć. Na wszelki wypadek, jakby się kazało, że na przykład znajduje się gdzieś tam za statkiem jakaś skrytka z przydatnymi przedmiotami, której nie chciałbym przegapić. Jak widać, nic takiego się nie znajduje, szkoda. Tam z tyłu widziałem kogoś, kto mi przypomina trochę Mandalorian tymi ich ścigaczami. Minę. Ukryte składy. Cześć, słuchaj, bo ty chyba jesteś od odzyskiwania min, prawda? No właśnie, co ja mogłem zrobić z tą miną niby? Aha, wyłączenie droida. Sprytne. Nie myślałem o takim zastosowaniu tej mocy w sumie. Ale jak jest ukryty składzik, wiecie, dobrze, że przyszedłem i przytuliłem tę ścianę. Dobra. Herbatka na nagraniu jest zawsze spoko. Szczególnie, że gra da się sterować z tego, co pamiętam, w całości z klawiatury. Choć nie znam dokładnie całego sterowania. Kredyty. Miło. Ach, ty awansowałeś. Szkoda, myślałem, że mi woli, ale źle spojrzałem. Co ty byś chciał mieć na pewno? Pirotechnikę, spostrzegawczość, naprawę. Dobra, dam ci wszystko, co możesz mieć. Skubany dostaje dużo punktów. Inteligencję ma bardzo wysoko postawioną. Mercenaries, right where we need to go. That sentry, great. They were probably looking for me when they saw you shut. We could try handing the Zabrak over. You know, Bart. Who do you think shot you? Good point. Forget I said anything. Czyli to jednak nie są Mandalorianie, tylko najemnicy. Z droidem wartowniczym. Najemnicy czerki, warto dodać. Cześć, dobra, ciebie od razu wyłączymy, tak z automatu. Odpiera, co? Nie robi się tak. Ale dostaje obrażenia, więc w sumie niech sobie odpiera. Czemu moje moce mi w ogóle nie wskakują? Dobra, bardzo mnie to ciekawi, ale nie teraz, bo mamy weterana do pociśnięcia, który nam bije naszego zabraskiego przyjaciela. Dobra, a w sumie mogę równie dobrze zrobić to z tego poziomu. W takim razie Zabrak dostaje pakiety medyczne. Z dwa może? Basta, czy ja go będę leczył? Nie, to nie jest, że ja go będę leczył. Dobra, w takim razie sam się ulecz, sorry. Tak musimy zrobić, jak nie chcesz inaczej. No właśnie. Tą drogą... A, ja padłem. Oryginalnie. Nie chcę snajperskich wszędzie, chcę... A, chcę snajperskie wszędzie. Gra mi dała wyraźnie do zrozumienia, że jednak chcę snajperskie. Zwykłe ataki. To będzie rzeź. Albo nie. A to nie nadzieja. Dobra, a to się troszkę uzdrowisz. Przez troszkę mam na myśli bardzo. Tak, żeby przeżyć. A potem ataki.
Nie, to jest przegrana walka raczej. O, padł, miło. Dobra, w takim razie jeszcze damy ci jakiś zaawansowany med pakiet. I odstrzelajmy go. Zobaczymy, kto jest celniejszy. Moje czasami trafiają mi to troszkę mocniejszego, więc szczerze wierzę, że nam się uda ta walka. Ale tak wszedłem na taśmę. Bardzo głupio poszedłem, zaczarszowałem. Po prostu zauważyłem, że ta gra jest trudniejsza od jedynki. Mi to w jedynce po prostu działało, że wbiałem się na pałę i zawsze coś się udawało. Tak to już na samym początku mnie za to biją. Pika mocy. Pika, pika. I mi woli ma awans, walka wręcz. No i fajnie, w takim razie programowanie, perswazja. Perswazja powinna iść pierwsza. Zabezpieczenia i leczenie ran. Może ci się przydać tak troszeczkę. Biorąc pod uwagę, że mamy sporo rannych, nie? Co by ci tutaj dać za moc w takim razie? Może... wir niech będzie. I skoro już masz leczenie rannych, no to wylecz rannych, no co innego ci przyszło do roboty. I zobaczmy, co oni tam jeszcze mieli. Droid, jakieś części naprawcze może? Strój bitewny Sithów. Ej! A, ja tego nie ubiorę, oczywiście, że nie, ale... Czy to nie jest przypadkiem bardzo podobne do tego, co potrzebowaliśmy w pierwszej części, żeby w ogóle dostać się do podziemi Taris? Tak coś mi się wydaje. Możesz to nosić? Możesz. 7-3, 7-7! Redukcja dźwięk. Jest bardzo elastyczny jak na średni pancerz. Dokładnie tak, dlatego też go będziemy używać. Ale tym razem pomyśleli, bo... nam powiedzieli, że och, jest ścigacz, fajnie, mógłbyś go zabrać. Ale nie, zaszyfrowane. Ktoś wyłączył kluczyki i jazda. Tutaj jest jeszcze czarna plama na naszej mapie, więc chętnie ją odkryję. Tak i wiecie, jednak... niby nic nie ma, ale wolę się pozbywać czarnych plam. Nigdy nie wiadomo, co się w nich może czaić tak naprawdę. Dobra, jest. Ożywienie. O, warto pamiętać, że takiej mocy mam w ogóle. Znaczy, mam taką moc, o. Mam tę moc. Bo może się okazać całkiem użyteczna w walkach, pod warunkiem, że nie będę tym, który pada pierwszy. Co, biorąc pod uwagę ścieżkę mojej postaci, jaką jest charyzma, perswazja, perswazja, charyzma i w sumie to tyle, to jest bardzo duża szansa, że będę padał jako pierwszy. No cóż, zdarza się, nie? Dobra, zapiszmy na wszelki wypadek, że mamy mapę bardzo ładnie oznaczoną i nie mamy przeciwników już. Another sentry droid. The mercenaries must be using them to locate us. Tam kolejny patrol, przyjmujesz się. Masz swoją łapkę? No to chodź. Zobaczcie, jak to działa. Kij z tym, że nie masz tarczy. Ale to może całkiem ładnie wyglądać. Bo jest droidem, więc powinno działać, prawda? Jak działa na tarczę, to czemu miałoby nie działać na droidy? O, minę. Miło, uroczo. Dobra, ale skoro my was widzimy, a wy nas nie widzicie. Mam nadzieję. Proszę, nie widzicie mnie jeszcze. Dokładnie, w takim... O, już widzicie. Chodźcie. Ziomek, nie! Grunt to bezpiecznie go przeprawić przez pole minowe i dopiero teraz możemy się bawić jakoś. Właściwie, co ty masz za broń? Masz wibroostrze albo wibromiecz, nigdy nie odróżniam. Mi woli, spokojnie. Nie szarżuj tak, tam są miny. Dobra, jak już przebiegliśmy bezpiecznie przez pole minowe, dopiero teraz możesz pomóc koledze. Dobra, pięknie, jeden padł. Drugi padł, trzeci padł. I teraz, Atton, zanim cokolwiek zrobisz, upewnij się, że nie wy...
buchniemy, przechodząc tędy. Już widziałem, jak kiedy mi woli biegł, to ta mina bardzo ładnie wybucha, odłamkowa, rani całą drużynę. Na szczęście nie tym razem. Niby zręczność na poziomie prawie zerowym, ale daje radę. Dobra, uleczmy się i jedziemy dalej. Jak ładnie. O, tarcze. I zwierzaki. I lewo wygląda jak zablokowane, dlatego tędy przejdę, bo jakaś torba. I szkielet, widać, że tutaj plażowicz nie miał najszczęśliwszych wakacji. Jakaś kryjówka. Jedna z tych, za którymi mieliśmy się niby rozglądać. Uuu, duży patrol. Niemiło. Nie wiem, czemu tak bardzo używam gradu ciosów, skoro ewidentnie nie potrafię nim nic trafić. Prawie. Niczego nie potrafię trafić, to jest straszne. Celność chyba zwyliczana od siły, jak się nie mylę. A u mnie z siłą może być delikatnie problem. Chociaż niby mam poprawioną walkę dwuręczną, ale to nic nie zmienia. W takim razie następnym razem pakujemy w siłę. Charyzma na poziomie plus 5 bonusu, myślę, że musi nam na razie wystarczyć. Amazing at wasting the Republic's credits, maybe. But now that you mention it, I think I feel it too. The weight's been lifted. Quiet. As a large mercenary. If you move carefully along the perimeter, we may be able to cross along the shore. Ahead along the. Dobra, czyli jeżeli będziemy szli tutaj, to nas nie zauważą. To jest fajnie. Dobra, chodźmy wzdłuż wybrzeża. Dalej tak nie przejdę. Tutaj mamy bardzo ładnie wybrzeże. Ale jestem pewien, że tam jest coś fajnego. No, prawie pewien. I myślę, czy nie byłoby dobrym pomysłem jednak tam się na nich wbić. Chociaż z drugiej strony, czy dałbym sobie radę? Na tym poziomie szczerze wątpię. No jak mam problem z jednym kanokiem. To z 5 najemnikami czy 6 może być trochę problem. Ilu ich tam jest? 4 na pewno, 5. Chyba oni też biją kanoki. Wydaje mi się, że też ich zaatakowały. Może dzięki temu będą trochę osłabieni. Nie wiem, nie potrafię nic trafić, absolutnie. To jest faktycznie okrutne. Jestem bezużytecznym członkiem drużyny, jeżeli chodzi o walkę. Co, już idziesz na kolejnego? Serio? Przerwij walkę. Póki cię nie atakują, to ty nie atakuj. Ach, wykrakałem. Dobra, panowie, jedziemy. Festiwal pudeł. No i padł. Już? Nikt nie atakuje? Dobra, to was uzdrowie, chłopaki, i jedziemy dalej. Jakiś uszkodzony ścigacz. I pojemniki. Ja chcę tutaj zbadać szczątki Itorianina. Co wygląda jak Itorianin? Pakiet naprawczy. Tego pojemnika nie mogę, ale no tutaj ewidentnie coś się znajduje. Albo i nie. Nie, jednak nie. Jeżeli już klawiszologia nam nic nie odkryła, to raczej nic tu nie ma. Tylko oznaczenie, że ej, patrzcie, to był kiedyś jakiś Itorian. Itorianin. Jakkolwiek się ich odmienia. Ilu was tam jest? 1, 2... No, 5 co najmniej. Plus tam chyba z tyłu ktoś jeszcze się czaił. Tam są droidy wartownicze. O, wiecie co? F4 i jedziemy. Mam dziwne wrażenie, że oni czegoś mogą pilnować. Cześć, spostrzegawczo to wy nie jesteście, nie? No, 5. W takim razie może dostaniecie
Odłamkowy? Odłamkowy mocno bije. Czemu walczysz po ich stronie? Nie robi się tak. Wirmocy jakiś? A co się będziemy na ciebie? Może jakiś zastój? Odpierasz? A nie, nie odpierasz. Zastoju ode mnie nie da się odeprzeć. Po prostu, to jest, wiecie, takie z góry wyłączenie z gry. Skoro masz taką fajną umiejętność jak niszczyciel tarcz i masz przeciwnika w tarczy, to nie krępuj się jej użyć. Nie wiem, dwa razy pacniemy tak na wszelki wypadek i baw się dalej. Ach, ja tu będę walczył przeciwko przeciwnikowi. Fajnie, brzmi jak maraton pudeł. Dobra, daj mi to, daj mi od razu też wskrzeszenie. No i fajnie, ty skoro żyjesz, to nie krępuj się, medpaki są do twojej dyspozycji. Dobra, się uzdrowił i teraz możemy się bawić dalej. Nie mam mocy, to jest słabe, bo już nie wskoczy mi żaden taktyczny zastój. Ale weterana powinniśmy skasować. Jeszcze trzech, och, to będzie ciężkie. Tym razem już panowie, nikt mi nie może paść, w takim razie jakieś medpaki na siebie. Medpak na siebie, a nawet dwa. No, ja też się jednym poczęstuję, jak już rozdają. Dożyj do medpaka, proszę. Dożył. A, i został ostatni. Uff, mamy to. I tutaj może być coś fajnego, prawda? Nie odpalimy, bo jest zablokowany, fajnie. W najemniku weteranie nadzieja. Aha, czyli to była taka nauczka, że jak mówią, że nie musimy ich atakować, to atakowanie nie opłaca się. W teorii. Bo w praktyce brakuje mi... A, jeszcze trochę do następnego poziomu. Nie wiem, uzdrowię się na maksa. Moc mi się zaraz tak zregeneruje. Jeszcze raz zapiszę. Będę strasznie nadużywał autozapisów. Znaczy nie autozapisów, tylko szybkich zapisów w tej serii. Tam coś jest fajnego. Plecak, jakieś trupy. I ładna polanka. Jakieś jeziorko czyżby, albo zbugowane tekstury. Wygląda jakby tam było jakieś jeziorko. Arkańska tarcza energetyczna, no proszę. Pokażcie mi ją. Obuchowe kłute sieczne 50, to energia, dźwięk, ziemno, ciepło, elektryczność 80. Fajniejsza, podoba mi się. Tu wszystko zebrane, tu wszystko zebrane. Przejdźmy się jeszcze wzdłuż klifów. Może być coś fajnego, czego nie chciałbym przegapić. Na przykład kilka kanaków. Kto chciałby przegapić kanaki, nie? Tam w oddali już dalej nie pójdziemy. W oddali dalej nie pójdziemy, wow. Nie, zdecydowanie następny poziom pakujemy w siła. Tylko jeszcze przeczytam, czy na pewno siła to jest to, od czego się wylicza nasza celność trafień. O proszę, no tu jest coś fajnego i są miny. Miny to jest nadzieja na schowek. Na skrytkę. Och, dobrze zabezpieczone, nie ma co, nikt nie podejdzie. Dobra robota. Ulepszone ostrze jonitowe i dwa zaawansowane reanimacyjne. Fajnie, warto było. Zdecydowanie warto było tutaj przechodzić. A, dwie skrytki. I ta droga już faktycznie dobrze zaminowana. Dobra, mamy nie dość, że nachapaliśmy się min, które potem albo będę sprzedawał, albo... W sumie nie wiem, po co mógłbym ich używać. Tak, tak, wiem, wiem, że powinniśmy się rozejrzeć za innymi, przecież już to mówiłeś. A tutaj znajduje się
pancerz bitewny, zasilane komponenty i hajs. Możesz czy nie? Oczywiście, że nie możesz, to tym bardziej nie. Tak też myślałem, a pokażcie mi w ogóle ten pancerz, co to jest. Wiem, że nie mogę, chcę tylko przeczytać o nim. Ech, w takim razie... Pancerz z włókna, bla bla bla, przeczytajmy sobie tutaj. Pancerz bitewny, karabinki, kombinezony... Zasilane. A, mamy zwykłe bitewne. Ma tylko jeden więcej ataku, ale też dostaje siłę. Podoba mi się. Jak będę miał kogoś, kto będzie ciężkim gościem z ciężkim karabinem. Nie żebym na przykład marudził na moją drużynę, ale nie pogardziłbym takim... Ordo? On się nazywał? O, nigdy nie pamiętam. Wiecie, przyjaciel Mandalorianin. To by było całkiem miło takiego kogoś dostać. Wymieniłbym Attona na przykład. Aktualnie w mojej drużynie brakuje mi tanków. Kogoś, na kim mógłbym oprzeć ciężar całej gry, więc... Jestem ja, który w walce jest beznadziejny. Jest kumpel od niszczenia tarcz. No i Atton. Atton to jest taki człowiek... rozbrajacz min. Och, teren pole minowe. Serio? Nie zauważyłbym. Tak, chcemy iść w pole minowe. Odzyskujemy wszystko jak leci. Normalnie złomiarze. Nie, nie, nie. A idź pan. Tym się kończy staranie się o niszczenie, odzyskiwanie min wszystkich. Nawet nie chcę na nich patrzeć, jak oni idą. Jak czołg. Jak te pojazdy takie, które po prostu jeżdżą przez pole minowe z takimi... Z przodu, wiecie, mają takie do niszczenia min. Nawet tu nie podchodź. A mogliśmy się tyle ich nachapać. Nie. Tak jakby postanowili, że będą kończyć mój odcinek z hukiem, nie? Patałachy. Nie wiem, za co im płacę. I znowu mocy, masa na leczenie się. Dobra, tyle wam wystarczy. Zaprzę wasze bardzo ładne przejście przez pole minowe. Mogłem to zrobić inaczej niż leść na pałę i modlić się, żeby mnie nie wysadzili. Mogłem pewnie przerwać walkę, ale po co? I... są wykopaliska czerki. Może będzie coś fajnego, ale o tym dowiemy się w następnym odcinku, ponieważ ja się będę z wami żegnał. Proszę nie zaatakuj mnie, proszę nie dopatrz mnie. Okej. Ja się będę z wami żegnał, dziękuję wam bardzo za uwagę. Ja byłem Miwoli, kłaniam się nisko. Do usłyszenia, trzymajcie się i pa pa!